Z Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem bramą owiec. W Izraelu budowano zagrody dla owiec w ten sposób, że tworzono dosyć wysoki mur, a w jego przerwie nie stawiano bramy. W jego przerwie kładł się pasterz, kładł się tam na całą noc. Tak więc owce, które chciały wyjść, musiałyby go podeptać, a wilki, które chciałyby wejść, musiałyby go pokonać. Oto Jezus, brama owiec. Nie da się wyjść z tej zagrody, z tej świątyni, z tego kościoła, z tej wspólnoty bez podeptania Jezusa. I nie da się wejść, by zabijać, kraść, bez pokonania Jezusa, bez zagryzienia Jezusa. On jest bramą, to znaczy opiekunem i gwarantem tego, że owce są bezpieczne. Do zobaczenia jutro.